Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W tej serii chciałbym się zająć budownictwem, budowaniem własnego domu, małego czy średniego, czy dużego. No i w pierwszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak wybudować tani dom. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań przed wybraniem projektu domu, zarówno na takie pytania trzeba odpowiedzieć jak: do czego ten dom będzie nam potrzebny, ile osób będzie w nim mieszkać na stałe, ile, jakimi środkami dysponujemy i czy możemy wziąć kredyt na budowę domu. Czy mamy swoją działkę, czy też nas środki ograniczają. Przede wszystkim, żeby wybudować, jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, to nawet architekt, czy tam, gdzie będziemy kupować projekt domu, doradzi nam, jaki projekt wybrać po prostu. To w Polsce się przyjęło, że jeszcze do tej pory, jeszcze długo będzie tak, że ludzie, którzy przeprowadzają się z mieszkań, gdzie mieszkają na 30-50 metrów kwadratowych, budują domy po 150-200 metrów i pytają się na forach, czy można taki dom wybudować za 200 tysięcy, powiedzmy. No nie ma szans. Taki chyba, że wszystko można, tylko że weźmiemy pod warunek taki, że kupujemy same materiały i sami murujemy i wszystko robimy tam na tej budowie. To słyszałem o takich przypadkach, że nawet dom za 100 tysięcy można postawić tylko po prostu w kosztach materiałów, a cała robocizna, wszystko to albo nam robi rodzina jakaś, albo sami po prostu pracujemy, ale nie wyobrażam sobie, jak ktoś, powiedzmy, sam pracuje i po pracy jeszcze ma jechać następne 8 czy 10 godzin murować mury, czy instalację kłaść elektryczną. Jeszcze szczególnie, że nie ma, bardzo mało jest takich osób, którzy się znają na wszystkim, powiedzmy, że umie zrobić instalację elektryczną, kanalizację, centralne ogrzewanie i tynki położyć jeszcze dobrze. Także na pewno, jeżeli chcemy wybudować tani dom, to przede wszystkim prosta konstrukcja tego domu, czyli dach dwuspadowy, bez żadnych okien takich pozaokrąglanych, jak najmniej okien też w konstrukcji takiego domu, bez jakichś lukarn, takich wykuszów, bez balkonów, najlepiej dom parterowy z podwieszanym stropem, ze stropem drewnianym, z podwieszanymi sufitami. Wtedy już oszczędzamy też na stropie betonowym. No i ogólnie materiały średniej jakości w wykończeniu, bo też najwięcej pieniędzy, powiedzmy, zabiera wykończenie. Tego. Średnio można przyjąć, że stan deweloperski takiego domu, jeżeli będziemy budować przez firmę, to wyniesie od około 1700 do 2300 za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. No stan pod klucz, trzeba dodać minimum 500 zł za metr kwadratowy do tych cen, czyli od 2200, powiedzmy, do 2800. Do 3000 nawet za metr kwadratowy, w zależności właśnie od standardu wykończenia, bo możemy wszystko powiedzmy zlecać też ekipom, a nie jednej firmie, czyli wynajmujemy sobie murarzy, później tynkarzy, osobę do położenia instalacji elektrycznej, do kanalizacji i wtedy też możemy trochę zaoszczędzić właśnie na robociźnie, ale to przy wzięciu jednej firmy do budowy domu, ta firma najczęściej też buduje pod wykonawcami.
i możemy uzyskać jeszcze jakiś rabat, powiedzmy od tej jednej firmy, wynegocjować dobry rabat, że jeżeli wszystko będziemy u nich robić, no to wynegocjujemy po prostu lepszą cenę. No i tak jak mówiłem, jeżeli mamy rodzinę, powiedzmy czteroosobową, tam przyjęło się, że na każdą osobę od 20 do 40 metrów kwadratowych niektórzy liczą. Według mnie 20 metrów kwadratowych spokojnie starcza i taki dom na 4 osoby to 80 metrów kwadratowych spokojnie wystarczy powierzchni użytkowej. Na pewno nie opłaca się też dobudowywać garażu, bo z tego co się orientowałem, garaż w bryle domu, nie dość, że ciężko to powiedzmy ocieplić będzie z zewnątrz, to właśnie będzie ciepło uciekać. I dodatkowo garaż jednostanowiskowy, powiedzmy 25 metrów, to firmy też liczą tak, jakby budowały dom, czyli za metr kwadratowy 1500 zł. Widziałem, że właśnie kosztorys budowy właśnie domu z garażem w Bryle, to sam garaż był wyceniony jednostanowiskowy na 35-40 tysięcy koszt budowy. Także na pewno się nie opłaca budować garażu przy domu, bo taki garaż możemy już kupić albo blaszany o konstrukcji taki otynkowany, będzie wyglądał tak jak do budynku i do budynku można go dostawić i taki garaż możemy już kupić blaszany. Sam blaszany to od 1500-2000, a blaszany otynkowany, który będzie wyglądał jak murowany właśnie w kolorze nawet domu, już za 5000 nawet. Także najpierw trzeba sobie właśnie odpowiedzieć na te trzy pytania. Jakiej powierzchni potrzebujemy, a później wybrać prosty projekt domu parterowego z dachem dwuspadowym, bez balkonów, bez wykończeń jakichś specjalnych, które nam będą podrażać koszty budowy. I możemy przystępować do budowy domu. To by było na tyle w tym odcinku, bo to jest za długi temat. Czy będę musiał to podzielić po prostu na kilka odcinków, bo w jednym i poszczególne etapy po prostu wyboru i projektu i ten omówić dokładniej. Dziękuję i pozdrawiam.